Witam Was wszystkich. To jest nasz dzisiejszy bohater. Taka krótka notka, żebyśmy też zobaczyli, skąd on jest, bo niektórych z tych fotografów tak kojarzycie, że czasami ich pochodzenie, albo skąd są, albo jakie mieli dzieciństwo, bardzo mocno określa ich późniejszą drogę w życiu. Patryk de Marchelieu urodził się w takiej rodzinie na przedmieściach Paryża. Ojciec dużo podróżował do Afryki, koniec końców opuścił swoją rodzinę i matka Patryka zabrała swoich czterech synów, czyli Patryk miał trzech braci. Zabrała ich do Le Havre na północny zachód Francji. Tam pojechała w poszukiwaniu pracy, tam pracowała. Zresztą młody de Marchelieu bardzo mamie pomagał, sprzedawał tam jakieś mydło, coś. W wieku, no i tam oczywiście się pojawił przyszywany tam ojciec, czyli ojczym, ale ojczym był bardzo fajnym gościem, bo sprezentował Patrykowi na 17 urodziny aparat Kodaka. No i tu się wszystko zaczęło. De Marchelieu zaczął fotografować bardzo tak intensywnie, wręcz kompulsywnie i bardzo szybko poszukał jakiejś pracy w laboratorium. Na początku robił zdjęcia takie paszportowe, trochę próbował robić jakieś zdjęć ślubnych. Także przeszedł taką tradycyjną drogę klasycznego, analogowego fotografa, bo w pewnym momencie też pojechał do Paryża i tam w agencji Publicis pracował w ciemni. I tam nauczył się całego takiego rzemiosła związanego z wywoływaniem i z retuszem zarówno negatywów, jak i potem końcowych powiększeń. To jest o tyle ważne, że de Marchelieu w nawet późniejszym okresie swojego życia uczestniczył i był częścią całego procesu, to znaczy bardzo często robił nie tylko powiększenia że ktoś, jakiś printer mu to robił na zlecenie, ale bardzo często robił sam powiększenia, a znacie fotografów, wspominałem o wielu fotografach, którzy w ogóle nawet, tak jak Andres Serrano, prawda, w ogóle nie wchodził do ciemni, tak jak Cartier-Bresson, który też szerokim łukiem omijał. Także tu mamy do czynienia z takim fotografem, który przeszedł tą całą drogę i miał taki mocno wyrobioną właśnie ten taki warsztat, nazwijmy to, bazę. Tutaj mamy Patryka. Być może to jest nawet jeden z tych jego pierwszych aparatów. To jest zdjęcie zrobione przez jego brata. Prawdopodobnie ma tutaj około 20 lat. Patryk. Zanim powstaje to zdjęcie, bo jakby tych zdjęć z jego takiej zupełnie wczesnej twórczości to wiele nie ma, zresztą nie chciałem tego tutaj zaśmiecać, bo one raczej byłyby taką ciekawostką. Młody de Marchelieu, który z Le Havre pojechał do Paryża i tam, on w ogóle mieszkał koło placu Pigalle, w takim mieszkaniu dla służby, tam gdzie niektórzy z Was być może kojarzą takie malutkie mieszkanka, czasami na Airbnb można nawet to wynająć, tego typu mieszkania, w których czasami jest woda, czasami w ogóle nie ma wody, generalnie nie ma toalety,
jest jakaś tam gdzieś wspólna na korytarzu albo w ogóle gdzieś na zewnątrz. I on w takim mieszkanku sobie tam mieszkał, pracował w tej agencji. Z czasem zaczął asystentować takiemu bardzo znanemu fotografowi Hansowi Feurerowi, może tak powinienem to odmienić. I no to było takie duże nazwisko wtedy w Paryżu. On też dużo robił zdjęć na przykład dla Elle. A Elle miała taką pozycję takiego bardzo progresywnego i bardzo takiego pożądanego przez fotografów tytułu do pracy, szczególnie w latach 70. I w pewnym momencie de Marchelier poczuł się na tyle pewny tego, co robi, bo już robił tych zdjęć dosyć dużo, że między innymi właśnie poszedł do Elle. No ale w Elle mu powiedziano, że znaczy ktoś, edytor tam obejrzał jego zdjęcia i powiedział, że z jego fotografii nic nie będzie i że lepiej niech się zajmie czymś innym niż fotografią. De Marchelier się nie zraził tym, co tam usłyszał i zaczął pracować, poszedł do innych redakcji i tam dostał pierwszą, drugą pracę. Koniec końców, około 1974 roku wyemigrował do Nowego Jorku i tam się, można powiedzieć, osiedlił już na stałe. To są takie zdjęcia, to jest zdjęcie z takich jego bardzo, bardzo wczesnych lat. Właściwie tutaj to zdjęcie to jest z lat 70., takie po przyjeździe. To jest jego, powiedzmy, pierwszy rok mieszkania w Nowym Jorku. Tutaj jesteśmy w latach 80. i tak jak pamiętacie być może ze zdjęć innych fotografów lat 80., lata 80. generalnie charakteryzowały się nadmiarem wszystkiego. Nadmiarem formy, nadmiarem koloru. Wszystkiego było dużo. Było głośno. Było jakby tych kolorów, jak kojarzycie zdjęcia, na przykład taki był bardzo znany wtedy fotograf Arthur Elgort. Ta moda cała lat 70. to właśnie były takie kolorowe marynarki, wszystko właśnie było takie nasycone, te kolory, takie stuby. A de Marchelier początkowo też robi takie zdjęcia. Potem sprytnie je wyrzuca z archiwum i nie publikuje ich. Na przykład już w czasach mediów społecznościowych, żeby one się właśnie nie rozchodziły, żeby wyczyścić jakby ten swój wizerunek. To tak mówię w kontekście niektórych z was, którzy się zajmują właśnie może fotografią czy inną twórczością, żebyście pamiętali o tym, że to, co się rzuci do internetu, to już tam zostaje, więc no, on zadbał zdecydowanie o ten swój wizerunek. Zresztą to jest cecha taka immanentna wielu tych wybitnych fotografów czy ważnych. Najlepszym przykładem jest Irving Penn, który bardzo, bardzo mocno dbał o tą swoją spuściznę albo to, co po nim zostanie zapamiętane. To jest młodziutka Christy Turlington. To, co jest, no zobaczcie jakby na tą czystość formy. To jest chyba takie najbardziej charakterystyczne. W tym czasie jesteśmy pod koniec lat 80. i te zdjęcia są totalnie nie w stylu lat 80., można powiedzieć. Tutaj to jest zdjęcie zrobione dla brytyjskiego Vogue'a i osobą, która stylizowała to zdjęcie, była niejaka Liz Tilberis, o której być może słyszeliście, jak rozmawialiśmy, było kiedyś spotkanie o
O kim było spotkanie? Zaraz sobie przypomnę, o kim to było spotkanie. Wyleciało mi z głowy. Ale rozmawialiśmy o tej takiej historii Vogue'a i Harper's Bazaar początku lat 90. Lee Stillberries była w tym czasie stylistką, ale parę lat później została szefową brytyjskiego Vogue'a, co będzie dosyć znaczące w naszej dalszej historii. Tutaj zobaczcie jeszcze takie wcześniejsze zdjęcia, na przykład dla włoskiego Vogue'a. Zresztą to ma znaczenie i nie ma znaczenia. To, że jak sobie tak troszeczkę czytałem o de Marcellier, czy tam słuchałem jakichś wywiadów z nim, to jego współpracownicy, a głównie kobiety, jasno wspominały to, że no, de Marcellier był po prostu przystojnym gościem. Miał bardzo pozytywną energię. Na tyle pozytywną, że zarażał tym swoim optymizmem ludzi dookoła. Był wysokim facetem i miał taki, no to co zawsze w Stanach jakoś, nie wiem, uwodzi kobiety, to jest ten taki francuski akcent, którego Francuzi nigdy nie mogą się z angielskiego pozbyć. I mówił takim językiem, który wszyscy dookoła nazywali Fringlish, czyli ten angielski połączony z francuskim. To w ogóle te lata 70, koniec lat 60. i lata 70. to w ogóle taka inwazja francuskich fotografów. W tym samym czasie w Nowym Jorku pojawia się niejaki Gilles Ben-Simon. Gilles Ben-Simon współzakłada właściwie amerykańską edycję magazynu Elle, który to był bardzo, bardzo taki postępowy jak na tamte czasy. On oczywiście we Francji powstał jeszcze w latach 40., ale w Stanach Zjednoczonych on się dopiero, ta edycja dopiero powstała. Także właśnie Patrick de Marcellier, Gilles Ben-Simon, który zresztą był, potem został dyrektorem kreatywnym Elle. Tam cała taka była plejada francusko, nazwijmy, języcznych fotografów, bo to oni też byli z różnych tam, nazwijmy to czasami kolonii francuskich. Byli też fotografowie, tak jak na przykład Michel Comte, z którym miałem przyjemność pracować, który był ze Szwajcarii. Także tam była taka cała grupa francuskojęzycznych fotografów i w ogóle w przekonaniu takim amerykańskim fotograf francuski, no to musi być ten lepszy fotograf. Co ciekawe, we Francji jest odwrotnie. To znaczy Francuzi uważają, że ten amerykański fotograf to jest ten fotograf, który potrafi robić zdjęcia, a nie ten francuski. Więc to wszystko takie jest ciekawe, jakie ludzie mają przekonania na temat tego, jaka nacja, jakie cechy niesie. To jest, i w tym pierwszej części, jakby w tej pierwszej fazie, w ogóle twórczością. O, to jest spadło. W tej pierwszej fazie jego pracami zainteresował się Aleksander Liberman, który z wydawnictwa Condé Nast, czyli de facto z Vogue'a. I de Marcellier zaczął dostawać takie pierwsze zlecenia w różnych czasopismach należących do wydawnictwa. Oczywiście tam na początku się nie dostaje zlecenia w samym Vogue'u, więc dostawał tam w różnych czasopismach związanych z wydawnictwem, ale w końcu też zaczął pracować dla Vogue'a. Tutaj wam pokazuję to zdjęcie, bo tutaj na zdjęciu jest jego syn, Wiktor, który, jak sobie wrzucicie Wiktor de Marcellier, to zobaczycie, że Wiktor jest aktywnym
dosyć, powiedziałbym, znanym fotografem mody. No, jakieś 30 parę lat pewnie. No, musi mieć 30 parę lat. To jest 89, to musi mieć. To już na około 40 może być. Dobrze. No i to jest Wiktor, ten chłopiec tutaj. Teraz sobie zobaczę parę zdjęć. W ogóle taka to, co bo z Vogue'iem de Marchelier pracował od mniej więcej 89 roku. Pracował, na początku pracował krótko, bo tylko 3 lata. Zaraz wam powiem dlaczego. I jedno z takich propozycji, które wtedy i de Marchelier, i redakcja złożyły czytelniczką, było właśnie wyjęcie na przykład modelek z takiej przestrzeni miejskiej i zabranie je w takie przestrzenie marzeniowe, czyli właśnie na przykład jakaś fajna wyspa, jakiś fajny kurort, gdzieś, gdzie jest natura, gdzie jest właśnie większy kontakt właśnie z naturą. Jakby wyjęcie też modelek w miarę możliwości z takiego otoczenia studyjnego, to znaczy, żeby nie było tak, jak było w latach, powiedzmy, 60., że na przykład prawie cały numer magazynu był wypełniony zdjęciami studyjnymi. Także tam jest więcej właśnie tego, tych plenerów. To jest sesja z 90 roku. Bodajże Cindy Crawford, jeżeli dobrze pamiętam. Tak. Jakaś cisza na czacie. Boję się, że mnie w ogóle tam nie widać i nie słychać, więc. Tutaj zobaczcie, jest taki sznyt, nie wiem, czy to widzicie, takiej, powiedziałbym, takiej celebryckości. Brzydkie słowo, ale nie znalazłem ładniejszego. Tej postaci, którą tutaj widzimy na tym zdjęciu. To jest ten czas, gdzie właśnie modelki stają się gwiazdami, celebrytkami. To jest zdjęcie właśnie, no widzicie taką też strategię dla tego zdjęcia. Ono jest takie snapshotowe, trochę takie a la paparazzi. Zresztą de Marchelier, jak pracował, to miał taki styl pracy właśnie taki niestatyczny, tylko dynamiczny. Czyli zazwyczaj osoby fotografowane u niego na zdjęciach były w nieustającym jakimś ruchu, był jakiś cały czas taki flow i on w trakcie tego wszystkiego robił zdjęcia. No i tu już są czasy Harper's Bazaar. Nie wiem, dlaczego ten slajd wszedł tutaj, ale za chwilę, w złym miejscu skoczył, ale zaraz to wyjaśnię. Tutaj jeszcze jest troszeczkę z takich właśnie lat 90., takie właśnie trochę takie plenery. No to jest troszeczkę tak jeszcze trąci myszką. To jeszcze nie są te to są jeszcze takie właśnie takie lata, powiedziałbym 80. No trochę złamane, bo one są w czerni i bieli, ale nie wiem, o co chodzi. No i tu się zaczyna coś łamać. Już jakby ta modelka jest właśnie w tej naturze, wyjęta z tej przestrzeni miejskiej. To wszystko staje się coraz bardziej czyste. No i taką, powiedziałbym, jednym z takich ważniejszych momentów jest właśnie ta sesja dla brytyjskiego Vogue'a z 90 roku.
źle opisane, bo to też jest 90 rok. To jest tej samej sesji. Zobaczcie na te linie, które tutaj są tworzone, prawda? Przez tą linię, na przykład od kołnierza poprzez właśnie przedramiona, ramiona i dłonie, prawda? Tak, takie kontinuum, takie. I to, co się dzieje tam właśnie od głowy, od tego kwiatka poprzez linię. Poprzez linię pleców, znowu takie kontinuum, taki zawijas, prawda? Czyli takie miękkie formy, które są. To widać na tym zdjęciu, że wszystko jest mega świadome. To jest bardzo proste, ale ta prostota i to, że to wszystko nam się w głowie składa, czy w patrzeniu się składa, wynika z tego, że to jest tak właśnie precyzyjnie dopięte przez fotografa. Dlatego czasami patrzymy na takie być może zdjęcie, mówimy, kurczę, no. Nic nie trudnego, to jest takie proste. No. To jak wchodzimy sami do studia, to czasami to już nie jest takie proste. Piotrek poprosił o ciszę, bo ogląda na pełnym ekranie. Dobrze, będzie cisza. No, Linda. O, tutaj chyba warto wspomnieć troszeczkę. Jakby wiem, że na naszych spotkaniach są osoby, które tam mocniej się zajmują fotografią i osoby, które po prostu są miłośnikami fotografii, to dla tych osób, które bardziej się zajmują fotografią praktycznie, de Marchelier zazwyczaj korzystał, no właśnie nie powiedziałem, bo de Marchelier w marcu tego roku zmarł, już go nie ma z nami, de Marchelier korzystał zazwyczaj z jednego światła. To była taka duża parasolka, coś w rodzaju takiej nawet okty, albo też z małych takich na przykład dwóch parasolek, żeby troszeczkę zmienić dystrybucję tego światła, ale tam była taka oszczędność środków. To też jest wzięte z tego, że on te zdjęcia, jak był młody, to robił sam. On był sam dla siebie asystentem, on wszystko sobie ustawiał. Zresztą przez bardzo długi okres czasu pracował na przykład tylko z jednym asystentem. To znaczy ta taka moda na takie rozbudowane plany, które w pewnym momencie się pojawiły tam pod koniec, powiedzmy, lat 90. czy w połowie lat 90. to troszeczkę starał się to omijać, to znaczy pracował właśnie z taką oszczędną ilością środków, zarówno jeśli chodzi o ten zespół, z którym pracował, jak i jeśli chodzi o światło. A w ogóle chciałem pozdrowić grupę ze Smolnej od Iwana, bo rozmawiałem ostatnio o was, także pozdrawiam, dziękuję, że jesteście tutaj z nami. Mniej znaczy więcej, prawda? Zgodnie z tą zasadą Van der Rohe. Tu jesteśmy jeszcze pod koniec właśnie jego takiego pierwszego okresu współpracy z Vogue'em. No i zobacz, jest 91 rok. Vogue jest, już zaznaczył, że coś się zmienia, znaczy przyszła nowa dekada. Zresztą w tych napisach tutaj też jest to widoczne, prawda? Fashions, New Horizons. Zobacz, jak czysta robi się ta okładka w porównaniu na przykład do tej, prawda? Marzec, potem tutaj mamy sierpień,
Niby nieduża różnica, ale ta zmiana następuje bardzo, bardzo dynamicznie. No i tutaj jedna z ostatnich realizacji dla Wołka w tym pierwszym okresie jego współpracy z Wołkiem, bo on potem wróci do Wołka, ale to dopiero za jakiś czas. No widzicie tą konstrukcję, tutaj taka jest. Pamiętacie, gdzieś było takie spotkanie o 12 najpiękniejszych modelkach Stanów Zjednoczonych. Takie zdjęcie Irvinga Penna, to było całe takie spotkanie temu poświęcone. Zobaczcie, jak to taka tradycja żyje tego, jak to jest cytowane. Ten układ tych drabin jest nawet identyczny. No i tutaj powstało coś takiego. No i następuje rok 92 i to jest no mega ważny czas w jego twórczości i w ogóle w historii czasopism, w takiej nowożytnej historii czasopism. Jak było spotkanie o Peteru Lindbergu, opowiadałem o tym. To jest ten czas, kiedy w Vogue brytyjskim pracuje Anna Wintour, pracuje też taka pani Liz Tilberis. Anna Wintour przez Condé Nast zostaje zaproszona do Stanów, żeby objąć taki tytuł House and Garden. No ewidentnie szykują ją na szefową grubszego tytułu w portfolio Condé Nast, czyli na szefową amerykańskiego Vogue'a. No, ale musi przejść strukturę gdzieś tam, jakiś tam tytuł tutaj, nazwijmy to, przerobić. Liz Tilberis w tym czasie, zanim Anna Wintour zostaje wezwana czy zaproszona do Stanów, no właściwie już odeszła z brytyjskiego Vogue'a, dostała propozycję pracy dla Ralpha Laurena w Nowym Jorku. No i właściwie już wszystko jest przygotowane do przeprowadzki. No ale dostaje propozycję zostania szefową brytyjskiego Vogue'a, więc odwołuje całą akcję pod tytułem Nowy Jork i Ralph Lauren. I zostaje w Wielkiej Brytanii, zostaje szefową. Zostaje szefową brytyjskiego Vogue'a, a potem została zaproszona do wyprodukowania, zostanie szefową Harper's Bazaar. I to jest czas, to była taka ambicja wydawnictwa Hearst, żeby wrócić do takiej świetności czasopisma, które tak do takich lat, jak były lata 50., 60. No to wtedy Harper's Bazaar był takim, no takim czasopismem, dla którego wszyscy fotografowie chcieli pracować. Zresztą to był czas, w którym na przykład Avedon pracował dla Harper'sa czy Hero. No ale te czasy potem się skończyły i tutaj Liz Tilberis dostała takie zadanie, żeby dokonać takiej odnowienia tego tytułu. No i zgodnie z zasadą, jak chcesz zrobić coś dobrze, to zaproś najlepszych współpracowników. No i zaprosiła do współpracy dyrektora artystycznego Fabiana Barona, o którym też wielokrotnie już wspominałem. No i trzeba było znaleźć ekipę fotografów. Tak jak wam wspominałem, w tym takim świecie fotografii modowej czy takiej zawodowej dla wydawnictw. Na tym najwyższym poziomie obowiązuje zasada kontraktów, to znaczy tacy topowi fotografowie dostają kontrakt, który wyklucza pracę dla konkurencyjnego wydawnictwa, czyli pracując dla Harper's Bazaar, nie pracuje się dla Vogue'a i innych tytułów z tego wydawnictwa i odwrotnie. No i Vogue miał w tym czasie między innymi Stevena Meisela.
miał Helmuta Newtona na kontrakcie, jeszcze paru fotografów. No i tak ciężko było w ogóle kogoś znaleźć na rynku. Ale Istilberis znała z sesji właśnie dla brytyjskiego Vogue'a, znała Patryka i zaproponowała mu pracę na kontrakcie dla Harper's Bazaar. I w 1992 roku podpisali ten kontrakt. Z tego co wiem, to był kontrakt na gwarantowane 2 miliony dolarów rocznie. Mówimy o 92 roku, także no, to były grube, grube pieniądze. I to jest pierwsza okładka, która powstała już za rządów Tilbury's w Harpersie, zaprojektowana właśnie przez Fabiana Barona. Fabian Baron jest w ogóle znany z takich bardzo eleganckiego użycia typografii. Jak sobie go wygooglujecie, to będziecie wiedzieć, o co chodzi. Zresztą ja go wspominałem też jako autora logotypu i typografii dla Calvina Kleina, czy dla CK, w ogóle tych wszystkich innych jego marek, na przykład CK, czy CK One. No i tu widzimy już te okładce, prawda? Już nie ma tych napisów z tym, co się znajduje w środku, gdzie jest czysto, elegancko, geometrycznie. Widzicie, na dwie opadki. Tak, na bogato. Dobrze. A dwa lata wcześniej była ta okładka, o której wspominałem, Petera Lindberga, która pokazywała też nowy typ kobiet w nowym wydaniu. Tutaj też to o tym sobie rozmawialiśmy już przy okazji Lindberga, więc do tego nie będę wracał, ale to dzieje się tak powiedzmy w miarę równolegle. No, niby tam są te dwa lata różnicy, ale widać, co się dzieje w Vogue, a co się dzieje w Harpersie. Czyli Vogue jest taki bardziej trochę naturalny, trochę bliższy ulicy. Zresztą zdjęcie jest zrobione na ulicy w dzielnicy Soho w Nowym Jorku. Natomiast Harper's Bazaar określa, że to jest powrót do takiego Harpersa wysublimowanego, eleganckiego, tego króla wszystkich czasopism modowych. Bo taką pozycję miał jeszcze w latach 50. i 60. Nie Vogue, tylko właśnie Harper's Bazaar. No, możemy sobie zobaczyć parę zdjęć z tego czasu. Znowu jedno światło, takie dosyć też trochę takiego selektywnego światła używał. Znaczy jedno światło na pierwszy plan, wiadomo, że tam na drugim planie jest jeszcze, ale mówię o świeceniu pierwszego planu. To jest sesja z Kate Moss, zresztą de Marchelier, można powiedzieć, wprowadził, czy zapoznał właśnie kogo z kim. Calvina Kleina z Kate Moss. O, tak chyba w takiej kolejności powinienem powiedzieć. I to jest zdjęcie właśnie dla Calvina Kleina. No i oczywiście tutaj też to sobie tak możemy zobaczyć, że to jest pierwsza liga gra z tylko zawodnikami z pierwszej ligi. Czyli fotograf pierwszoligowy ma wizażystów i stylistów fryzur i stylistów z pierwszej ligi i tak samo z modelkami. I wszystkie te produkcje, tak jak potem sobie tak można prześledzić właśnie de Marchelier, jego prace, to są właśnie jego modelki, to jest Christie, to jest Linda, to jest Stephanie, mówię o Stephanie Seymour, to jest Cindy Crawford, no jakby mówimy o tych, powiedzmy, a no i oczywiście Naomi, bo on też jej robił pierwsze okładki wołgowskie.
A tu mi się trochę wrzuciło z wcześniejszego okresu, ale tak, bo o tych dziewczynach wspominałem, to jest Stephanie Seymour. Oj. Stephanie Seymour. I to jest wyspa San Barthélemy. To jest taka wyspa na Karaibach. To są Antyle francuskie bodajże. I z czasem, to też jest zdjęcie zrobione na San Barthélemy. Z czasem w ogóle de Marcellier kupuje dom i osiedla się tam właśnie na San Barthélemy, czyli to jest jakby takie miejsce, do którego on po prostu wraca. To nie jest jakaś taka wycieczka, tylko on tam w kółko i na okrągło wozi te swoje ekipy. Samolotem to jest parę godzin z Nowego Jorku, więc nie jest daleko. No i to jest takie miejsce, gdzie moda spotyka się z naturą. Witam Sebastian, widzę, że się udało dotrzeć, także cieszymy się. Potem troszeczkę o tym stylu więcej powiem, ale na razie chciałbym, żebyście sobie może tak spokojnie, bez takiego może nadmiernego mojego komentarza, sobie pooglądali parę zdjęć. Tym bardziej, że wiemy, że co się usłyszy, to się nie da odsłyszeć potem. Co się zobaczy, nie da się odzobaczyć, więc poczekam z tym. No i to są właśnie te lata bazarowe. De Marcellier jest z Harper's Bazaar przez 12, będzie z Harper's Bazaar przez 12 lat, czyli od tego 92 do 2004 roku. Czyli 12 lat współpracy. No, dzień w dzień. Zresztą założył studio w Nowym Jorku. W pewnym momencie to studio na południu Manhattanu. To studio urosło do, żebyście znali skalę jakby jego biznesu, urosło do 3 pięter. Ja opowiadałem wam kiedyś o budowie studia Avedona, które potem dzielił między innymi z Hiro, jak tam to było zorganizowane, ile tam było przez różnych takich przestrzeni produkcyjnych. No i to zobaczcie, jak u de Marcellier to się rozwinęło. On był mega rozchwytywanym fotografem. I to jest też takie pytanie, dlaczego? Skąd, jak ten jego biznes, można powiedzieć, urósł? Przepraszam, że mówię o biznesie w kontekście, nie wiem, takich wartości wizualnych, ale wydaje mi się, że to też jest jakoś ciekawe, na czym polegał ten jego sukces. Już powiedziałem o takich jego cechach osobowościowych, to znaczy on był bardzo pozytywnym gościem. Zresztą kiedyś rozmawiałem z jednym z jego asystentów i powiedział, że po prostu bezkonfliktowy, żadnych jakby wszyscy się nauczyli dobrze. I Patryk zawsze dostarczał to, co miał dostarczyć. Nie był taką diwą fotograficzną. Stąd na przykład w filmie Diabeł ubiera się u Prady. Pamiętacie, tam jest taki amok i czy zamówiłaś de Marcellier? Tak, mam de Marcellier na liście. Ten de Marcellier w tym wszystkim oznacza taki punkt spokoju, że kontaktujemy się z fotografem, który dostarczy nam jakość, dostarczy nam, że tu nie będzie żadnego dramatu wokół tego, co się dzieje. No i zobaczcie tutaj tą czystość formy. No i znowu jedno światło.
To jest takie właśnie bardzo klasyczne, ale z drugiej strony, no tak, to zobaczymy jeszcze parę innych takich przykładów. Też jest ciekawe, dlaczego takie zdjęcia właśnie tego typu przechodzą do historii. Bo to jest pewnie jedno z bardziej znanych zdjęć de Marszelie. Tak jak wam mówiłem, de Marszelie współpracował z Harpersem przez 12 lat. Tutaj jest jego zdjęcie Giselle Bündchen, co było wyświetlane, zresztą tam parę jego zdjęć było wyświetlanych na Empire State Building w Nowym Jorku z okazji 150-lecia czasopisma. Tutaj jedna z okładek, ale to jest też taka okładka, która pokazuje, no właśnie, bo też tak szukałem, bo mi się osobiście wpadłem, muszę przyznać w pewnym momencie, w pułapkę własnych przekonań, co jest bardzo niebezpieczne. Ja myślałem, że ten Marszelia to jest taki nudny gościu, robi ładne zdjęcia, wszyscy się cieszą i w tym nie ma żadnego takiego twistu, pazura. No i okazało się, że znaczy sam sobie tak zacząłem przyglądać tego zdjęcia i wyróżniłem jakąś taką grupę zdjęć, które okazuje się, że łamią to moje przekonanie i wyprowadzają mnie z błędu. To zaczynając od tej okładki, prawda, która w taki dosyć niekonwencjonalny sposób z aparatem bardziej od góry umiejscowionym, nadającym właśnie taką wąską linię oczu. Tak jak wam mówiłem, on też współpracował z grupą no, takich topowych wizażystów. Zresztą tam jeszcze będzie parę przykładów. No, tu jest taki właśnie też... Te kobiety nie do końca są... One są czasami bardzo miłe i to wszystko jest miękkie, delikatne, miłe dla oka. No ale czasami gdzieś pojawia się jakiś twist i tu zobaczcie sobie na przykład na to zdjęcie. Gdzieś takie w drobnych takich gestach, w drobnych ruchach, w kompozycjach. Zobaczcie, co się dzieje z tymi rękoma. Taki ten krzyż, który tam się taki dziwny tworzy, który daje taką jakby takie, coś tam się miało zacząć kręcić w tym wszystkim. Zresztą to jest taki, wydaje mi się, że on tak był takim mistrzem unikania niepotrzebnych akcentów. Że to wszystko właśnie się wydaje nawet takie czasami za proste, ale może przez to jest właśnie w punkt. No i tutaj właśnie przechodzimy troszeczkę do omówienia stylu Patryka de Marszelie, bo to jest taka ciekawa historia. Myślę, że nie powiem żadnej herezji, jak powiem, że de Marszelie jest wielostylowy, albo można powiedzieć, nie miał takiego jednego określonego stylu. Tutaj na przykład jest parę takich zdjęć, gdzie no wręcz można, gdybyśmy nie wiedzieli wcześniej, że to są jego zdjęcia, być może nawet pomylić go z Helmutem Newtonem, tak? Ten motyw hotelowy, telewizora, tej silnej kobiety, z drugiej strony z takim silnym akcentem erotycznym w tym swoim przebraniu, też z taką dominantą w postaci tej nogi postawionej na fotelu. Czy tutaj to zdjęcie Stephanie Seymour. To są różne jakby okresy, ale wam pokazuje, że tam jest taka u niego taka wielostylowość i to są różne charaktery jego jako fotografa i jego spojrzenia na kobiety.
No, czasami są takie zdjęcia, na przykład tak jak tutaj, takie bardziej w stylu Tima Walkera, takie bardziej bajkowe. Zresztą kiedyś pamiętam też z kimś rozmawiałem, chyba właśnie z tym asystentem, o którym wam wspominałem, który pracował z Demarchelier. Ja zresztą on pracował z grupą takich fotografów francuskojęzycznych w Nowym Jorku. I właśnie tak jego wizja mody to była taka, że to jest właśnie taki świat fantazji, świat iluzji, czyli właśnie taki świat troszeczkę Tima Walkera. Tutaj mam coś takiego w ten desen, prawda? Zresztą jest taki ciekawy, jak wejdziecie sobie na YouTube'a, to być może znajdziecie taki wywiad i tam dziennikarz rozmawia. Z kim on rozmawia? Na pewno jest tam Cindy Crawford i chyba Stephanie Seymour. I tam właśnie pada pytanie o to, czy rozpoznałybyście zdjęcia Patryka. I Stephanie Seymour mówi, że tak, a Cindy mówi nie, bo on się cały czas zmienia. Więc on gdzieś ewoluował w tym wszystkim. Ja na przykład osobiście. Jak kiedyś widziałem, nie wiem, być może pierwszy raz zobaczyłem to zdjęcie, to zdjęcie cały czas przypisywałem Bruce'owi Weberowi na przykład. Także. Albo tutaj. Też przypomina nam być może pewnego bardzo znanego fotografa. Tak? W tym ruchu, w tej posturze, w tym bocznym takim przejściu przez kadr, takim krosowym przez. Tak, domyśleliśmy się, że to był Kevin Kong. Taki wybitny wizażysta to Sebastian wspomina o nim z tego zdjęcia kolorowego, z tej okładki z Nadią Auermann. No takie awedonowskie to rzeczywiście jest. Ale już kolejne zdjęcia z serii, na przykład tak jak to, no dają taki twist i widzimy, że to nie jest awedon. Że on tam wprowadza coś własnego. W ogóle Demarchelier był takim gościem, który w tym wszystkim, w tym swoim jego sukcesie, w tym zdobyciu Nowego Jorku, w tym drogim życiu, na Soho, w tych lunchach, w restauracji Baltazar z szefami czasopism. On był takim skromnym facetem. Takim facetem, który jakby wiedział skąd jest. On wyrósł z biedy. To wam o tym wspominałem. On też powtarzał przez całe życie, że on nie miał talentu do fotografii. Że to wszystko było efektem jego po prostu pracy. I podziwiał innych fotografów tam swoich, tych, z których gdzieś tam poznał po drodze, oczywiście starszych generacyjnie, takich na przykład jak ten czy Avedon, no bo Demarchelier to jest rocznik 43, a Pen to jest 17, a Avedon 23, 4, 3 chyba. Także generacyjnie to jest kolejne pokolenie. No to też taki właśnie trochę taki właśnie awedonowski. I to, co uwielbiam w tym zdjęciu, to jest taki ktoś by to nazwał błędem, nie? Ale zobaczcie tą nogę od statywu w prawym dolnym rogu. Jak wiele ona wnosi, prawda? No. Też mam takie szersze w ogóle pole dowodzenia, bo de facto nadaję dzisiaj z kuchni, więc jestem na blacie kuchennym. No, na blacie. I ten jest tak więcej miejsca, bo tam poprzednio jak walczyłem, żeby w ogóle się zmieścić. No, więc trochę. Mam nadzieję, że z tym internetem już wszystko jest ok i.
Nie ma zakłóceń. Coś jest fajnego, coś lubię w tym zdjęciu. To jest jedno z moich takich ulubionych jego zdjęć. Chyba to napięcie, które jest tutaj zbudowane przez tą sylwetkę między dwiema ścianami, jakoś przychodzi też na mnie. No, takie to te blaty. No i jeszcze właśnie z tych lat bazarowych. Bazarowych, jak to brzmi. Zobaczcie, że to też jest tak, że właśnie taka współpraca z dyrektorem artystycznym, którym był Fabien Baron, miała ogromny wpływ na to, co przynosił de Marcellier. Zresztą ja jestem ogromnym miłośnikiem tych wielkich dyrektorów artystycznych, tak jak wspominamy sobie na przykład właśnie Fabiena Barona w tych czasach, takich nazwijmy to nam współczesnych, bo on prowadzi dalej swoją agencję w ogóle, Baron & Baron. Też możecie zobaczyć takie ciekawe jego prace. Też jest fajne foty w ogóle robi Baron. No. Słuchajcie, jak zegar tyka? O Jezu, przepraszam Was. Tak, rzeczywiście jest tutaj zegar. Dobrze, następnym razem go schowam. Boże, nie wiedziałem, że to aż tak słychać. No, to coś zrobię następnym razem. Dzisiaj zacząłem prowadzić webinary o godzinie 21, żeby było cicho na dworze, a teraz mi zegar tutaj tyka, więc muszę uważać. Ale do czego, o czym chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że praca w czasopismach, w czasopiśmie, inaczej w magazynie, jakkolwiek kto chce to nazwać, to jest praca zespołowa. I to jest pochodna właśnie wizji, na przykład w tym wypadku redaktora naczelnej, dyrektora artystycznego. Ta funkcja dyrektora artystycznego w Stanach Zjednoczonych jest zupełnie inna niż na przykład w Europie czy w Polsce generalnie. To jest, u nas to jest bardziej dyrektor artystyczny, zajmuje się częścią graficzną, tam bardziej taką częścią kreacyjną. A, dobry klimacik. No dobrze, to niech stuka sobie. No i ta czystość właśnie, prawda? Takie jedno światło. Zresztą tutaj podobna historia. Zobaczcie, co się dzieje na tym wycięciu w talii tej kobiety i na tym wycięciu, które powoduje ruchem swojej ręki, odpychając tą kotarę, tak? Te dwa kształty. I to napięcie, które się tam buduje. Proste, nie? Ale niesamowicie zauważone właśnie takie. I jakby zawsze mi się wydaje, że jakby można nawalić z tych wszystkich elementów. Powiedzmy tam, nie wiem, nie wiem, jak sobie pomyślę o jakichś tam sesjach Majzela, którego uwielbiam i bardzo cenię. Który tam mega te takie produkcje, które kiedyś oglądaliśmy. Ale znaleźć coś w takiej prostocie, takie proste właśnie komunikaty wizualne, no to jest zawsze, wydaje mi się, coś, co właśnie różni fotografkę lub fotografa od takiego, nazwijmy to, przeciętnego człowieka. A to coś to jest to, że to jest taka moja własna opinia teraz, że fotograf to nie jest ten, który potrafi robić zdjęcia, tylko fotograf to jest ten, który widzi więcej.
I teraz tle stukanie tego zegara. Nie mam kukułki. To jest zegar z IKEA, więc kukułki nie było. No to jest cała taka seria ciała. Może muszę się streszczać, bo znowu będę w lesie. Jak się macie w ogóle? Gdzieś tam jakieś winko jest, coś w tle, jakieś żelki. Ja widzicie, wodę piję. Wodę od Klinik. Też robiliśmy kiedyś spotkanie na Klinik. To jest oryginalny, że tak powiem, kubek od firmy Klinik, żeby każą pić wodę. No. To jest przepis na zdrową, promienną skórę. Trzeba pić wodę. No to teraz Łukasz mi pisze, że ten mój zegar najpierw. No. Nie mogę go teraz wywalić, bo musiałbym stąd zejść i go tam zabić, więc musimy jakoś dotrwać, dobra? Zwrócę uwagę na to następnym razem, żeby tu już nic nie stukało. I to jest taki przykład właśnie prostego zdjęcia, które jest pochodną Słuchaj, Łukasz, wyłączam zegarek, wyjmuję baterię na noc. No. To jest właśnie taki przykład, jak bardzo fotografii tej takiej, nazwijmy to na pograniczu mody czy magazynowej, ważna jest optymalizacja produkcji, czyli jakby wszyscy najlepsi na pokładzie. Tutaj zobaczcie, oczywiście zajebista modelka, prawda? Nie trzeba tam. Linda to Linda. Super światło. Ale zobaczcie na resztę elementów. Tu w tym wypadku na włosy. Tutaj te włosy robił, dlatego też wpisałem tutaj w opisie bardzo znany taki stylista fryzur Oribe, z którym możecie się spotkać przy sesjach największych fotografów. A makijaż robiła Mary Greenwell. Zresztą to jest taka wizażystka, z którą najczęściej Demarchelier pracował. Zresztą zobaczycie też ją na innej. Na jednym zdjęciu zobaczymy ją też. O co chodzi z czerwoną herbatą? Co tam się dzieje? Czerwona herbata. O tak, podświadomie, jeśli tak podświadomie tak stanąłem jak Daria. Tutaj wam pokażę troszeczkę taką, nazwijmy to, sekcję portretową. To też jest takie jedno z moich prywatnie bardziej docenianych zdjęć przeze mnie właśnie w tym zbiorze Demarchelier. Z tą taką nieoczywistością tego, co się dzieje na drugim planie. No właśnie, prawda, że to jest takie pokazywanie, chowanie.
Bartek mówi, że identyko w stylu po prostu jak Bale. A światło podobne do Watsona. No to jest gdzieś, skorzystamy z jakiejś takiej tradycji. No ja pamiętam, jak byliśmy na studiach, to czy, pamiętacie, no, nie wiem, jak byliśmy na studiach, to czasami kogoś się podziwia, a kogoś się tak w czambuł krytykuje, że on jest taki, że sztuka to musi być, wszystko musi, trzeba wymyślić wszystko na nowo, inaczej to nie ma sensu. No ale z czasem no sam już też doszedłem do czegoś takiego, że jakby samo wymyślanie nowych rzeczy jest dobre w reklamie, natomiast sztuka gdzieś jest, a szczególnie fotografia mody, jest taka recyklingowa, powiedziałbym, że pewne idee, pomysły wracają na światło, na kompozycję, na generalnie na budowę obrazu. O, już jest zadyma na czacie. Dobra. I o to chodzi. I trochę więcej właśnie tych portretów. Żeby nie było, że same kobiety są, prawda? O, i tu taki taki też taki portret w takim przyruchu, jakimś takim zatrzymaniu, jakiejś takiej niepewności, w jakiejś takiej niedoskonałości. I to jest właśnie ten taki twist, który czasami u niego się pojawia, bo tak jesteśmy już tacy, być może, ja mówię w liczbie mnogiej, może nie powinienem tak mówić, ale widz czasami jest przyzwyczajony do tego, że u niego wszystko jest takie piękne, osadzone, w równowadze, a tutaj ta równowaga jest w jakiś sposób po prostu odebrana w tym, co się dzieje w tej sylwetce, prawda? W takiej niepewności, która ona niesie. Taki trochę niepokój. Jak portret, to portret, nie? I słońce się zabrał. Zobaczcie to zdjęcie dokładnie, przeanalizujcie sobie. Tutaj też czasami, tak jak wspominam, tą sesję z lat 50. dowimy ze słonikami wykonania Wedona. I to zdjęcie, to zobaczcie, jak bardzo się zmieniliśmy, jak bardzo tego typu zdjęcie współcześnie byłoby już prawdopodobnie nie do zrobienia, a może do zrobienia, ale nie do publikowania na łamach takiego masowego czasopisma, jak bardzo się pod pewnymi względami cywilizacyjnie zmieniliśmy. A tutaj mamy projektanta mody, Azzedine Alaie, który, no wybitny projektant, wybitny, niesamowity. Jego prace są no po prostu kosmiczne. No był takim niskim Tunezyjczykiem i tutaj jest z jedną ze swoich modelek, Jasmin Gauri, to jest jedna z takich właśnie ikon lat, przełomu lat 80. i 90. Taka dziewczyna z rodziców pół, mama była chyba Niemką, a tata był z Pakistanu. Stąd jej taka niesamowita uroda i była też jedną z no, niewielu dziewczyn, poza Naomi właściwie chyba, takich zwanych dziewczyn kolorowych na wybiegach w tamtym czasie. Tutaj Azzedine z inną modelką. Wielki projektant. Wielki.
chyba zmarł jakieś 5 lat temu, z tego co pamiętam. No i pan Avedon. Proszę bardzo. Jak widzicie, Avedon w tym czasie robi zdjęcie też. Dobra. Johnny Halliday. Zresztą jego taki bliski przyjaciel. Jest taki dokument. Możecie sobie poszperać na YouTubie. Tam jest parę takich filmów, takich dokumentów właśnie z tym Marshallien. Taki ciekawszy jest po francusku. Ale jest właśnie taki motyw przyjaźni z Johnem Hallidayem. Taką jedną z osób, no wiadomo, był ten taki motyw powracania do poszczególnych modelek, ale też był taki motyw takich, zazwyczaj tak jest, że gwiazdy mają taką swoją jakby taką miłość czy estymę do określonego fotografa, żeby właśnie wracać do niego. I to jest taki okres, kiedy de Marchelier współpracuje z Madonną. Widać właśnie to jedno światło, być może nawet czarne blendy po bokach. Oczywiście tam światło na tło. No i to zdjęcie zostało użyte do tej okładki. I znowu zobaczcie, jakby tutaj ktoś może powiedzieć, że to jest takie watsonowskie, prawda, światło nawet. Ale ile, jak te elementy tutaj grają, jakby kompozycyjnie, ta stylizacja, ten trójkąt, ta budowa tutaj, prawda, ten kształt, te kształty takie, prawda, to co się dzieje nawet z gestem rąk i te trójkąty, które się tam budują. To światło na przedramionach i ramionach, ten makijaż, te włosy. Wydaje się to tak proste, a jest niemiłosiernie trudne do uzyskania. I tutaj widzicie, to jest chyba nawet ta sama sukienka. No i tutaj była taka, no dobra, jakaś plotka musi być, nie? To była taka cała afera związana z tą okładką, bo ekipa w glamurze, nie wiem, czy pewnie kojarzycie, że Madonna ma diastemę, tak? Czyli taką przerwę między jedynkami. No i ekipa w glamurze stwierdziła, że to nie klei im się z ich wizją piękna. Stwierdzili, że wyretuszują to. No i Madonna wpadła w furię, że ktoś zmienia jej obraz tego, jak wygląda. To się odbyło bez jej wiedzy i bez jej akceptacji. To są takie późniejsze, 9 lat później. To jest też inny etap, już prawie dekadę później, inna Madonna. No ale taką najbardziej znaną współpracą, w sensie pracy takiej, nazwijmy to, portretowej, jeden na jeden, to była relacja Patryka de Marchelier z księżną Dianą. Księżna Diana zresztą sama zadzwoniła do Patryka. Prawdopodobnie to była kwestia jakby
tych takich koneksji przez brytyjskiego Vogue'a, gdzie właśnie jeszcze w latach 80. De Marchelier robił tam trochę sesji. No i poprosiła go, żeby zrobił tam jedną sesję, drugą. To co widzisz, to jeszcze taki młody jest, znaczy młody, no tutaj ma 50 lat, no ale w sensie, że nie ma 70 iluś. No i oni się spotkali tam średnio raz na rok, robili sesję. Trzeba pamiętać, zaraz wam powiem troszeczkę o tym portrecie takim oficjalnym rodziny królewskiej, ale trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że można było sobie zrobić zdjęcie księżnej Diany, opublikować i heja. I że księżna to co najwyżej zaakceptuje, bo ma prawo do ochrony swojego wizerunku. Nie, 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 to musiało przechodzić przez dwór królewski i przez akceptację specjalnych służb prasowych Pałacu Buckingham. Zamyślacie się, że oni tam generalnie to dostali zawału, jak dostali te zdjęcia, dostawali te zdjęcia do akceptacji, no bo po pierwsze, zdjęcia księżnej robi francuski fotograf i to był pierwszy w ogóle niebrytyjski fotograf, który robił zdjęcia członkowi rodziny królewskiej. Takie oficjalne zdjęcia. Zobaczcie też, co tutaj się dzieje. Jest takie właśnie pytanie, bo tak się mówi, że księżna Diana była ikoną stylu, z czym to się wiąże? To się wiąże między innymi z tym, że ona świadomie na przykład wybrała tego, a nie innego fotografa, który przeprowadził taką, a nie inną ekipę. Zobaczcie na przykład, jak są włosy zrobione. To są włosy zrobione troszeczkę w stylu właśnie, takie podniesione, w stylu właśnie bardziej takim modowym. Nam się to może wydawać dzisiaj jakby wszystko normalne, bo jesteśmy do tego przyzwyczajeni, ale zobaczcie zdjęcia innej księżnej, jak to było westylizowane. Zobaczcie tą, też tą naturalną pozę, w jakiej siedzi księżna. No, w oficjalnym portrecie członkowie rodziny królewskiej nie prezentują się w ten sposób. To jest taki casual, który rodzinie królewskiej, można powiedzieć, wręcz nawet nie przystawał. No ale księżna Diana stawiała na swoje, to znaczy wymuszała tą publikację tych zdjęć. Ona też była taką, tak jak Madonna była kreatorką swojego wizerunku, tak też i księżna Diana była kreatorką swojego wizerunku. Oczywiście to kosztem wielkiej wojny w rodzinie królewskiej. O, tutaj zobaczcie. Książę. Późniejszy, znaczy nie późniejszy. Książę William robi zdjęcia. Tam taki mały książę Harry sobie siedzi. O, a tutaj dla przykładu taki inny fotograf, Norman Parkinson. I to też było zdjęcie do publikacji, w tym wypadku do Vogue'a. Księżna Anna, no jakby ma te insygnia, ma tą tiarę, prawda, ma na głowie, ale po pierwsze jest skręcona troszeczkę ramieniem, prawda, czyli nie jest jakby do, nazwijmy to, do pospólstwa ustawiona twarzą. Ma taką właśnie taką dystynkcję taką w tej swojej postawie. No i to, co też różni ją od to zdjęcie od tego zdjęcia księżnej Diany. Zobaczcie, no, ma zasłonięte ramiona, prawda? Odkrycie ramion, taka nazwijmy to golizna, to nie była część takiego tradycyjnego wizerunku członkini rodziny królewskiej. No i zobaczcie też te włosy, prawda? Takie grzeczne.
Tam u Diany jest burza, tam jest, tam coś się dzieje. O, to jest, zobaczcie, zdjęcie księżny Diany zrobione przez takiego bardzo takiego lorda Snowdona, tak, który właśnie wykonywał wiele portretów Brytyjczyka, który wykonywał właśnie wiele portretów rodziny, członków rodziny królewskiej. No i to jest właśnie takie royal, nazwijmy to. Da? I inscenizacja pokazująca, skąd jesteśmy, i ta suknia, i nawet jeżeli ona tu jest na wprost nas, to ten gest rąk powstrzymuje nas od tego, żeby pójść tam dalej. No i zobaczcie też na jej fryzurę. Tak? To wszystko, makijaż, fryzura, to jest zupełnie, zupełnie inna, inna historia niż u de Marszelie. O, z tego na przykład powstała, tak wyglądała okładka zrobiona przez Lorda, przez zdjęcie na okładkę zrobione przez Lorda Snowdona. To możemy sobie to porównać, tak? Taką sztywność tej sylwetki, ten taki sztuczny, wymuszony, protokolarny wręcz uśmiech. No jest zupełnie inna kobieta po prawej stronie. Ona to też jest, zobaczcie, jest zawinięta, nie wiem, czy to jest kawałek jakiegoś ręcznika, jakiegoś sukna, czy co to jest, ale wręcz sprawia wrażenie, jakby dobra, może to moje jest, ale tak jakby była trochę naga. No, takie były okładki w latach 80. Zobaczcie, jak my wizualnie też zmieniliśmy się, jak bardzo dojrzeliśmy. No, niektórzy z nas mogą nawet spojrzeć na zdjęcia z lat 80. Nawet jak wyciągniemy zdjęcia takie, nie wiem, właśnie Avedona czy jakichś tam innych mistrzów z tych wcześniejszych lat, to czasami jest takie, o Jezu, no naprawdę coś takiego robili? No, robili różne takie rzeczy. Sebastian powiedział, że kołderka. No to kołderka. Tak. Czekajcie, co to jest? Aha, bo porównuję tutaj z tą właśnie księżną Anną. Księżna Anna chyba jeszcze w ogóle ma taki... tam jest jakiś jeszcze gest tych dłoni takich... Nie wiem, czy na pierścionku, czy coś. Dobra, nieważne. No, w każdym razie to są, to jest portret taki, no nazwijmy to, czasami się mówi, że to jest portret modowy taki. No to nie jest oficjalny, chociaż przeszło przez tą linię oficjalnej akceptacji. No i to było specjalne wydanie. Zobaczcie nowe portrety księżnej Walii i tam cała sesja była właśnie to jest rok 95. Dwa lata później księżna Diana ginie w wypadku w Paryżu. No tutaj pokazuję wam część tego zdjęć, bo jakby wiadomo, że to jest też odcinek poświęcony ogólnie de Marszelie, a nie tylko ich współpracy, ale to jest, z tego co pamiętam, suknia od Versace. No i tutaj widzicie listopadowe wydanie Harper's właśnie dwa miesiące po tym tragicznym wypadku w tunelu w Paryżu. Wypadku, nie wypadku. I to jest ekipa. Taki bardzo znany właśnie
stylista fryzur Sam McKnight. Też jedna z wybitniejszych postaci. No i ta Mary Greenwell, o której wam wspominałem, ona bardzo często właśnie współpracowała z... Zobaczcie, ci ludzie tacy z taką pozytywną energią, tak, aż chciałby się z takimi ludźmi od razu pracować, prawda? No. O, sąsiedzi puszczają Despacito. No właśnie. Tak, to jest z innej sesji, to jest... Dobra, teraz przejdziemy do takich... pomału do takich... takich kolejnych czasów. Tu jeszcze to jest taki czas, kiedy tu się kończy ta współpraca z Harpersem. I w 2004 roku Condé Nast przychodzi do de Marchelier, czyli de facto Vogue, no bo mówimy jakby, oczywiście tam jeszcze te inne tytuły się załapały przy okazji, ale przychodzą do de Marchelier, no i zaproponowali mu kolejny taki kontrakt siedmiocyfrowy. De Marchelier być może by został nawet w Harper's Bazaar, ale przypomnę taką jakby na osi czasu. On przychodzi tam w 92 roku. Szefową jest właśnie Liz Tilberis. Niestety, no właśnie w 97 roku ginie księżna Diana, a w 99 na nowotwór umiera właśnie szefowa Harper's Bazaar Liz Tilberis. Jest taka niesamowicie poruszająca książka. Taki, można nazwać to pamiętnikiem, który napisała Liz Tilberis, właśnie będąc szefową Harper's Bazaar, pod tytułem No Time to Die, bo ona miała zdiagnozowany ten nowotwór wcześniej. Ja tą książkę gdzieś nawet mam, tylko moje psy, jak były małe, to zżarły ją tam jednej piątej, więc trochę się nie nadaje już do czytania. Ale bardzo poruszająca historia, także polecam. No to są czasy właśnie wołgowskie na nowo. On już tam współpracuje właśnie z tą ekipą Anna Wintour i tam cała reszta. I to już jest taki gruby kontrakt. To już mówimy o takim kontrakcie. To są wysokie siedmiocyfrowe liczby. Czyli to nie jest tam jakiś milionik, tylko trochę więcej. To, co jest, bo tu będziemy jakoś pomału dobiegać do końca, to, co jest takiego też ciekawego u de Marchelier, to zgodnie z taką zasadą rozwojową, żeby zawsze ostrzyć to swoje ostrze twórcze, czy to będzie pędzel, czy to będzie ołówek, czy to będzie... będą jakieś inne umiejętności. On zawsze był, utrzymywał się jakby w takim gazie. Tak jak się patrzy na takich fotografów na przykład, a wydaje mi się, że w pewnym momencie nie wytrzymał, znaczy nie poszedł za swoimi czasami, za rozwojem z jednej strony technologicznym, a z drugiej strony za tym, co się działo w estetyce. Podobnie, no może pan w mniejszym stopniu, pan wydaje mi się bardziej się utrzymał, ale de Marchelier, i za to go jakoś tutaj bardzo cenię, utrzymał to jakby ostrze, że cały czas jakby szedł z, no bo żeby zachować się, utrzymać się w fotografii mody, to trzeba iść, z jednej strony tworzyć trendy, a z drugiej strony iść z trendem. Takim estetycznym na przykład.
Monika, już wam piszę. To jest. Tak. Tutaj napisałem na prośbę Moniki tytuł tej książki i to napisała szefowa właśnie Harper's Bazaar, czyli Liz Tilberis. Mówię Tilberis, bo jej mąż był Grekiem i to jest nazwisko greckie po prostu. Nie ma żadnych wydziwian w tej nazwie. I to już są sesje też do innych czasopism. On na przykład zaczyna też pracować z takimi trochę bardziej awangardowymi czasopismami. To jest już nie tylko Vogue, ale też właśnie Industry, czy będzie magazyn Love, czy też powróci do magazynu Interview, z którym wcześniej pracował. No, takie proste rzeczy, nie? No i to właśnie też taki, taka inna twarz, taka, że właśnie aż ciężko czasami nawet powiedzieć, kurczę, de Marchelier, tak, że trochę takiego niegrzecznego chłopca z niego wyszło. Tu jest dla magazynu Numero. To jest właśnie ten wspomniany magazyn Love. Tu po drodze, oczywiście to są wcześniejsze lata, tutaj akurat wcześniejsze lata, to jest 93 rok, taka, no nie mogłem tego ominąć, bo to jest takie bardzo znane jego zdjęcie właśnie z Janet Jackson. No i oczywiście magazyn Interview, magazyn, który nomen omen, właściwie chyba rzadko wspominam o tym, a powinienem o tym wspominać, bo to jest magazyn stworzony przez Andy Warhola pod koniec lat 60., chyba dokładnie w 69. Zresztą De Marchelier był kolekcjonerem prac Warhola. Z tego co pamiętam, kolekcjonował głównie Warhola i Basquiata. Także to też może wam jakby dać takie poczucie estetyki, którą się otaczał. A to jest bardzo taka ciekawa sesja do Vogue'a. I tutaj jest fajna historia związana z tą sesją, bo tutaj mieli taki problem, żeby zabukować któregoś z tych stałych make-upistów do sesji, z tych, z którymi De Marchelier współpracował. Nie wiem, dlaczego to rozśmieszyło mnie, ten komentarz Sebastiana mnie rozśmieszył, ale taka kolej rzeczy, nie? Słuchajcie, natomiast co chciałem powiedzieć. Wszyscy wizażyści byli zabukowani. Nie można było już tak nawet przełożyć tej sesji, no bo wiadomo, jest jakiś taki proces produkcyjny czasopisma i tą sesję trzeba było zrobić i tak dalej. Więc poprosili stylistę fryzur, tego, który robił tutaj te nakrycia. Wiedzieli, że on też robi makijaże. Słuchaj, już nie pamiętam, jak się ten gościu nazywa. Powiedzieli mu, że słuchaj, to może ty byś zrobił te makijaże. No ale człowiek czuł się
trochę niekomfortowo, żeby wchodzić w miejsce swoich wybitnych znajomych i przyjaciół z branży. Więc wymyślił taki koncept, że widzicie tutaj na tym kiulu, że to nie jest taki bezpośredni makijaż na twarzy, tylko zrobił te makijaże właśnie na tym tiulu, więc to pozostawił taką umowność tego procesu. Czy tak jak tutaj na przykład. Znaczy to są tam makijaże na tym tiulu założonym przez twarz. Lecimy dalej. To jest troszeczkę takie, no to już tego Diora to już widzieliśmy, to już trochę nawet podgonię tutaj. No już się zbliżamy do końca, także zresztą już mnie tutaj system informuje, że trochę przyginam. Tak zawsze chcę to zrobić w godzinę 15, to się nigdy nie udaje. To jest w ogóle taki powrót do, współczesny powrót do kolekcji sprzed lat. W ogóle jest taka książka wydana z tego, co kojarzę właśnie z tymi zdjęciami. Czyli tutaj są te stylizacje z 1947 roku, zrobione w 2011 roku współcześnie teraz. Tak samo jak tutaj z 1952. To jest taka właśnie książka, to się chyba po prostu nazywa Dior by the Marcellier, czy coś takiego. Łatwo to znajdziecie. No, takie jedno ze zdjęć właśnie takich też. Pokazujących jego taką kulturę wizualną, której się nauczył w trakcie bycia fotografem, tak? No bo tak jak mówiłem, on nie pochodził z domu, gdzie tak jak, nie wiem, Jan Arbus była otoczona sztuką, Avedon był otoczony sztuką. Jeszcze tam paru takich, tak sobie myślę, kto tak definitywnie, prawda, w tym Sveta Cruz. I trochę też innych tematów. To jest dla niestety dla rosyjskiego Wołga. Ale też, żebyśmy zobaczyli też jakieś inne tematy, które on poruszał. Sebastian pisze, że należał do top 10, które wymieniało 7 tem. W ogóle wtedy się mówiło, że jest taki top 5 i on był w tym top 5, więc podbijam trochę stawkę. Mówimy tam o początku lat 90. Zobaczcie na te światła, prawda? Na tym ciele w ogóle, na ciele tego tancerza, na sukni tej dziewczyny. Niesamowite w ogóle. To nie ze mną, Sebastian, się zgadzasz. To ktoś inny powiedział, ktoś mądrzejszy ode mnie. Także. No i to jest 2014 rok. Czyli 2014 rok, czyli co, jak on. No to był taki 71-letni facet. Ja też tam wam mówię w sensie takim, żebyśmy wiedzieli,
jaką energię twórczą i jaki umysł miał w takim wieku. Wiem, że teraz granice się przesunęły i 70-letni facet nie musi być staruszkiem. Bo jak wspomnimy sobie na przykład Horsta, który miał 90 parę lat i robił cały czas zdjęcia, no to... Zobaczcie, że to wszystko takie pozostało świeże właśnie, takie, że cały czas był właśnie w tym takim kreatywnym gazie. Jak mi powiedzieliście o tym zegarze, to ja cały czas słyszę ten zegar, teraz wiecie? To jest... I tutaj jeszcze dla magazynu. Interwiu. I to już będzie chyba nasza końcówka. I przywołałem jeszcze to zdjęcie na koniec. Nie odsłyszę się. To jest zdjęcie Saint-Barthélemy z tej wyspy, gdzie miał jedną ze swoich, nie wiem jak to nazwać, mieszkań, rezydencji. No nieważne, w każdym razie tam mieszkał. Tam powstało wiele, wiele jego zdjęć, między innymi to. I właśnie na Saint-Barthélemy w marcu tego roku Patryk de Maistre zmarł. Także w pięknych okolicznościach przyrody przynajmniej. No. I co? No to chyba będzie koniec na dzisiaj. Czy są jakieś pytania? Tak. Jeszcze tutaj Sebastian dopowiada, że to zdjęcie ostatnie. Tak, wydaje mi się, że ono było w jakiejś kampanii użyte. Te zdjęcia, które wam pokazuję, czasami wam pokazuję na przykład czarno-białe, ale na przykład one w oryginale były kolorowe, bo oryginał to była na przykład publikacja w czasopiśmie. To jest w ogóle częsty taki case na przykład właśnie u tych fotografów typu Penn albo Avedon. Że te zdjęcia, które bardziej teraz znamy i one są w wyższej takiej jakości, to one są reprodukowane jako czarno-białe, bo one po prostu trafiły do obiegu galeryjnego, a galerie zawsze jest, znaczy inaczej, może nie zawsze, ale fotografia kolorowa nigdy nie miała łatwego życia w galeriach. Też się cieszę, Daniel, że wróciłem. Czy polecam polskie wydanie biografii o nim? Nie zdejmować zegara. Czy o nim bądź powiązany z nim, czy fotografią? Aha, czy jest jakiś? Nie wiem, nie czytałem jego biografii, więc nie jestem w stanie powiedzieć, ale jest taki bardzo znany album, ten chyba taki najbardziej znany album. To jest właśnie z tą Christy Turlington, z tym kwiatem. To jest chyba taka najobszerniejsza monografia. Bardzo ciekawa jest właśnie to wydanie Dior w wydaniu de Marcellier. Wydaje mi się, że to może być też ciekawe do obejrzenia. I co? I chyba to wszystko. Polecam pójść do jakiejś księgarni takiej artystycznej i sobie to na spokojnie obejrzeć. Patrzę, czy jeszcze
Słuchajcie, no to chyba już koniec, nie? Nie będziemy tutaj już przedłużać. Bardzo wam dziękuję, że przyszliście. Jest jeszcze czas na jakąś tam końcową muzyczkę, także bardzo się cieszę, że się udało. Miałem dużą przyjemność z tego powrotu, z przygotowania tego webinaru. Mam nadzieję, że najbliższe tygodnie i miesiące przyniosą też nową jakość w tym, co tutaj będę robił. Muszę po prostu troszeczkę odzyskać siły po tych ostatnich swoich przeprowadzkach i innych wydarzeniach. Także dziękuję, że jesteście, że byliście dzisiaj, że wytrzymaliście i co? No i widzimy się za 2 tygodnie. Także do zobaczenia i do usłyszenia i puszczam wam, skoro było o tej okładce do płyty Madonny Justify My Love, to żebyście mieli takie troszeczkę niezagrzeczne sny, to wam zostawiam z tym teledyskiem. I do zobaczenia za 2 tygodnie. Cześć.